Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z gry World of Warcraft. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak szybko i sprawnie zrobić Glory of the Dazzle Alor Rider, nagradzający nas takim oto wierzchowcem. Zatem nie przedłużając, ja jestem Kocur i zapraszam Was na materię. Zanim jeszcze zaczniemy, na sam początek polecam Wam ściągnąć addon Instance Achievement Tracker, który będzie Was informował na czacie o progresie achievementów. Dodatkowo chociaż jedna osoba w party musi posiadać Battle Peta Singing Sunflower oraz dwa robociki Blinktron 4000 oraz 5000. Bez tych czterech rzeczy nawet nie zaczynajcie glorki. Jeden plus tej glorki jest taki, że jeśli wszystko zrobicie poprawnie, można to ukończyć instantowo od buta za pierwszym razem. Nie tak jak niektóre glorki wymagające kilku tygodni zrobienia czegoś inaczej bądź czegoś na przemian. Zaznaczam również, że całą glorkę opisuję grając po stronie hordy, a luszki będą miały niektóre rzeczy po prostu w innych miejscach. W pierwszym achievementie każdy z party musi złapać buffa, który znajduje się po prawej stronie tuż przed bossem. Buffa musi mieć każda osoba w party, gdyż randomowo będzie nas zmieniać w raptora. Gdy już się przemienimy, musimy ukraść z mobów, jak i z bossa, 3 sztuki itemków, odnosząc je w miejsce, gdzie braliśmy buffa. Będąc raptorem, otrzymamy dodatkowy guzik o wyglądzie monetki, tym właśnie będziemy kradli itemki. Gdy już zbierzemy wszystkie, zabijamy bossa i voila, achievement zdobyty. Na kolejnym bossie, zanim jeszcze zaczniemy walkę, musimy podnieść 6 beczek, które znajdują się na dole przy schodach. Wszystkie ustawiamy w jednym miejscu i stakujemy się na nich. Wtedy czekamy, aż boss jednym slamem zniszczy je wszystkie. Gdy już to się stanie, możemy pokonać bossa. Kolejny achievement moim zdaniem jest najtrudniejszy z całej glorki, zatem musicie uzbroić się w cierpliwość. Mianowicie jedna osoba musi chwycić jajko, nie otrzymując przez całą walkę żadnych obrażeń od ognia. Bardzo ważne w tej walce jest to, aby healerzy dispelowali narzucone na graczy doty. Zaś DPS-i muszą szybko zbijać pojawiające się kule, którym damage zadajemy stojąc blisko nich. Gracz odpowiedzialny za jajko musi podnieść je dopiero po pierwszej fali Living Bomb, ale musi podnieść je przed drugą fazą, gdyż Phoenix Strike po prostu je zniszczy. Walka wygląda tak, że odpalamy się na maksa, zbijamy instantowo maga, zaś Smoka zostawiamy na 10% HP bądź 100% energii. Wtedy przemienia się on w smoka, który musi ziewnąć umiejętnością Dragon Breath na gracza z jajkiem. Dlatego gdy boss przemieni się w smoka, wszyscy stakujemy się w jednym miejscu tuż przed nim. Ten achievement jest personalny i będziemy do niego potrzebować Battle Peta Singing Sunflower, ale wystarczy, że tylko jedna osoba w rajdzie będzie miała tego peta. Żeby zdobyć tego achieva, musimy użyć emotkę Praise na peta Singing Sunflower, będąc pod efektem Brilliant Aura. Brilliant Aura zdobywamy, podnosząc po drodze do bossa Topaz, który stakuje się do 100 staków. Aura ta trwa tylko 20 sekund, zatem nie macie zbyt wiele czasu. Najlepiej zestakować się pod bossem, mając peta wrzucone na focus. Achieve jest dosyć prosty, ale trochę chaotyczny, prawdę mówiąc. Osoby podnoszące topaz powinny iść jako pierwsze, nie mając kontaktu z innymi graczami, stojąc gdzieś na poboczu. Tym achieve musimy zostawić po prostu jednego pierwotnego raptora, a najlepiej dla pewności nie bić ich wcale, tylko kajtować po całym boss roomie. Będą one śledzić randomowo jednego gracza, ale działa na nie umiejętność grip, co może być bardzo przydatne, odciągając je od rajdu. Kolejny achieve, w którym musimy zostawić jakieś moby żywe. Najlepiej mieć do tego dwóch tanków, jeden robiący normalne mechaniki, zaś drugi trzymający fantomy z dala. Nie mają one zbyt wiele HP, zatem najlepiej nie tykać ich wcale. Tutaj będziemy potrzebować inżyniera posiadającego dwie zabawki, Blinktron 4000 oraz 5000. Używamy je tuż przed rozpoczęciem walki z bossem, wtedy duelują się one i 4000 przegrywa. Wtedy zeskakuje do nas Blinktron MK2, zabijamy go i możemy dokończyć bossa. Tylko pamiętajcie, aby użyć zabawek i od razu pulnąć bossa, bo inaczej nie zadziała. W tym achieve będziemy potrzebować w teamie jednego kozaka ogarniającego mega mechaniki gry. Najlepiej, aby była to osoba z potężnymi przeżywajkami bądź self-healingiem. Gdy walka z bossem się rozpocznie, osoba, która została w dokach, musi rzucić wędką w ten pól na wodzie. Potem przez 2 minuty musi uważać na wszystkie mechaniki, tylko pamiętajcie, aby nie odchodzić za daleko z wędką, bo żyłka pęknie. Reszta, będąc na statkach, nie szalejcie z DPS-em, gdyż musicie tak czy siak czekać 2 minuty, aż pojawi się mob w dokach. Nie musicie pokonać Delurkera, wystarczy, że się pojawi, o to właśnie chodzi w achieve. Warlock może go firować, zaś Rogal może go stunować, gdy będzie kastował Hydroblast.
No i ostatni achievement na naszej liście będzie polegać na lepieniu bałwana. Tak, dobrze słyszeliście, na lepieniu bałwana. W drugiej fazie, gdzie Jaina ucieka ze statku, musimy standardowo pobiec za nią, ale broń Boże, nie przerywajcie jej castu. W strefie, gdzie będziemy z nią walczyć, musimy znaleźć 3 kopce śniegu, z których potem ulepimy bałwana. Oczywiście addon poinformuje was, ile już znaleźliście. Gdy znajdziecie wszystkie 3, możecie przerwać jej cast. Wtedy zmarkowani gracze muszą stać niedaleko beczek, aby stworzyć bałwana. Potem gracze, którzy otrzymają debuffa Broodside, muszą stanąć koło skrzynek, rozwalimy tym samym barierę otaczającą ją. Wtedy wybucha i roztapia bałwana i voila, achievement wbity i tym samym cała glorka skończona. Mając już wbite prawie wszystkie glorki z gry, to mogę zaliczyć do jedną z najłatwiejszych. Jeśli będziecie mieli ogarnięty team, uwiniecie się z tym w mniej niż 2 godziny. Jeśli zaś nie masz ani gildii, ani ludzi do wbijania tego typu rzeczy, zapraszam cię serdecznie do Warcraftowych Kocurów, Community In-Game oraz grupy na Facebooku. W najbliższym czasie będziemy robić glorkę z rajdu Eternal Palace, zatem do zobaczenia na grupie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli macie jakieś pytania bądź niejasności odnośnie achievów, śmiało piszcie w sekcji komentarza, a postaram się pomóc. Dzięki wielkie za uwagę oraz poświęcony czas. Do usłyszenia, na razie, cześć!